spotkaniu dyskusyjnym, międzynarodowym spotkaniu dyskusyjnym, podczas którego zastanowimy się, kim są współcześni wyborcy lewicy w Europie. Bardzo się cieszę, że zaproszenie do udziału w naszej dyskusji przyjęło tak zacne grono panelistek i panelistów. Chciałem przywitać panią Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, polityczce lewicy, filozofce. Chciałem serdecznie przywitać Renę Kuperusa, który jest z nami ze swojego domu w Holandii. Bardzo się cieszę, że przyjął to zaproszenie. To ekspert Klingendael Institute, a wcześniej był związany przez wiele lat z think tankiem Holenderskiej Partii Pracy. Bardzo dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Serdecznie witam profesora Przemysława Sadurę z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, członka Zespołu Krytyki Politycznej. No i witam doktora Ersta Hillebranda, współgospodarza naszego dzisiejszego spotkania, szefa Fundacji im. Friedricha Eberta, przedstawicielstwo w Polsce, dzięki któremu możemy odbyć tę naszą dzisiejszą dyskusję. Dzisiaj Ers Hillebrand występuje nie tylko jako współgospodarz, ale także jako panelista, jako ekspert od lewicy nie tylko niemieckiej, ale i europejskiej. Kilka uwag organizacyjnych dla naszych widzów. Jeżeli macie Państwo swoje opinie, swoje pytania, które chcielibyście przekazać naszym panelistom, to prosimy je zamieszczać w komentarzach pod transmisją. Te najciekawsze głosy, czy najbardziej związane z tematem naszej rozmowy, będziemy starali się na bieżąco przekazywać naszym gościom. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję. No i przechodzimy do dyskusji. Dyskusji, którą przypomnę, planowaliśmy już na początku tego roku. Niestety koronawirus popsuł nam trochę plany, bo planowaliśmy spotkanie na żywo w Warszawie. Myśleliśmy, że będziemy mieli zaszczyt gościć Renę Kuperusa w Warszawie. Mam nadzieję, że to się jeszcze w niedalekiej przyszłości wydarzy, ale ten temat jest wciąż aktualny, bo wciąż partie socjaldemokratyczne, tutaj się nic nie zmieniło przez ostatnie pół roku, wciąż zmagają się z tymi samymi dylematami strategicznymi związanymi z tym, do kogo adresować swój wyborczy apel. I podczas dzisiejszego naszego spotkania jesteśmy o tyle w tej szczęśliwej sytuacji, że mamy przedstawicieli świata Europy Zachodniej i przedstawicieli z Europy Środkowo-Wschodniej, więc to pozwoli nam na pewno stworzyć taką bardziej komplementarny obraz rzeczywistości. Zacząłbym od tego, że partie socjaldemokratyczne w Europie Zachodniej, one rozpoczynały swoją ekspansję polityczną jako partie reprezentujące wielkoprzemysłową klasę robotniczą i ich rozwój był ściśle związany z rewolucją przemysłową i z industrializacją, mówiąc w wielkim skrócie. Potem stały się partiami catch-all, czyli partiami, które zaczęły apelować do szerszej publiczności, zaczęły pozyskiwać wyborców na przykład pracowników sektora publicznego. No i wreszcie lata 90., trzecia droga, czyli otwieranie się na nowe grupy społeczne, na profesjonalistów, na inne grupy z sektora także prywatnego. No i dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, że partie socjaldemokratyczne w Europie Zachodniej tracą swoją taką pozycję takich partii dominujących. No i jest pytanie o przyczyny i o drogę wyjścia z tego kryzysu. Więc chciałbym zacząć właśnie najpierw od tej perspektywy właśnie zachodnioeuropejskiej, ale także pokrywającej się z doświadczeniami Europy Środkowo-Wschodniej i oddać głos Erstowi Hillebrandowi i zapytać się właśnie o te przyczyny i tę aktualną fotografię stanu partii socjaldemokratycznych właśnie w kontekście bazy wyborczej.
Yeah, thank you very much, and thanks, Micha, of course, to you for co-organizing with us this interesting seminar on a topic which, of course, being a member of Social Democratic Party of Germany since many, many years, is tormenting me, because I want to see the center-left in Europe to be successful again, and I hope that we can find together ways to get this this thing done. But for the moment, I mean, it's a relatively easier thing to describe what has been going on and why there are fewer left-wing voters now than there have been in the last decades. I think it's essentially due to three factors, and I will be very, very superfluous and generalizing. So I think we have seen changes in the social and political conflict constellations in our society that are due to changes in the mode of production, to use these ancient Marxist term, a shift from a nationally organized capitalism to a globally organized capitalism. This has created new class contradiction, new social contradictions, new conflicts within our societies. And the old compromise of the social democracy, the traditional European welfare state, is no longer able to mitigate these conflicts. So we have some kind of delivery problems of the traditional welfare state, which affects historical voters of center-left parties specifically. And then we have a third element of this crisis, the ideological and political response of the center-left parties to all these changes, which have gone into a direction that make them less attractive for working class people and socially weaker parts of the European population. Now, let me please shortly a little bit explain on what I how I see this. First of all, we had in the... Chciałem zobaczyć, jak w XX wieku, XIX i XX wieku kapitalizm został zorganizowany w narodowym wymiarze, gdzie mieliśmy narodowy rynek pracy i narodowy kapitał, a zatem wtedy dochodziło do sprzeciwu czy przeciwnych stanowisk i konfliktu między narodowym kapitałem i narodową klasą robotniczą, i ten konflikt został przynajmniej częściowo rozwiązany przez zastosowanie dobrych socjaldemokratycznych rozwiązań z XX wieku, gdzie stosowało się wysoki poziom reprezentacyjności w czasie redystrybucji bogactwa. I w ten sposób dochodziło do tworzenia społeczeństwa, tak jak znamy to z XX wieku darendorfowskiego. Byli to ludzie stosunkowo bogaci, stosunkowo szczęśliwi. W tej chwili mamy globalne rynki, globalną gospodarkę i mamy denacjonalizację tych czynników podstawowych życia ekonomicznego. Dochodzi do globalnej mobilności środków produkcji, czyli kapitału, dóbr i pracowników. Ta wysoka mobilność tych trzech czynników szczególnie daje znać o sobie w Europie. Myślę, że nie ma żadnego innego liberalnego eksperymentu, neoliberalnego eksperymentu, który zostałby przeprowadzony w tak skrajny sposób, redukując wszystkie przeszkody dla tych trzech czynników, jak to się stało w Unii Europejskiej. Ten globalny kapitalizm oparty na mobilności kapitału i dóbr spowodowało nowe antynomie i nowe dystrybucje, czy też nową dystrybucję tych, którzy wygrywają i przegrywają. I te nowe podziały
przechodzą w poprzek sojuszów klasowych, które znamy z XX wieku, ponieważ te alianse wspierały socjaldemokrację przez cały XX wiek. To był sojusz między klasą robotniczą i oświeconą niższą klasą średnią. I w tej chwili Poincaré rozdziela ten sojusz na pół, to znaczy robotnicy, klasa robotnicza traci, a niższa klasa średnia zyskuje. Robotnicy tracą z powodu globalizacji handlu, globalizacji produkcji i z powodu migracji na rynku pracy, gdzie koszt pracy jest w dużej mierze określany przez zależność między podażą i popytem. To, co było w XX wieku, w tych warunkach zglobalizowanych, zostało poddane wielkiej presji. W tej chwili kapitał i praca w nowych warunkach mają w tym udział. W tej chwili kapitał znalazł sposób na to, by zredukować swoje obciążenia fiskalne, więc w tej chwili tylko świat pracy jest obciążony fiskalnie. Jeżeli popatrzymy na to, jak wygląda struktura podatkowa, okazuje się, że opodatkowanie pracy rośnie w porównaniu z latami 60. XX wieku i systemy państw opiekuńczych w tej chwili napotykają na coraz większe trudności. I w tej sytuacji, kiedy socjaldemokracje w większości krajów chciały dalej rządzić, musiały przyjąć jakąś stronę, dokonać wyboru. Czy mam wspierać globalizację i tych, którzy na niej wygrali, czy mam też wspierać tych, którzy przegrali na globalizacji, ci, którzy tracą na procesach globalizacyjnych, denacjonalizacyjnych. I na przełomie wieków socjaldemokracje całkowicie poszły w kierunku globalizacji. W ten sposób ci, którzy tracili na globalizacji, zaczęli się odwracać od socjaldemokratycznych partii, gdzie osoby, które były najbardziej dotknięte globalizacją, nie widziały pomocy ze strony partii centrolewicowych. I tak w tej chwili jest w większości krajów. Większość krajów widzi socjaldemokrację, które apelują swoją ofertą do średniej klasy, lepiej wykształconej. Jesteśmy również świadkami procesu, zgodnie z którym klasy typowo pracujące odwracają się od partii centrolewicowych na rzecz partii, które są partiami znacznie bardziej, o charakterze znacznie bardziej populistycznym. Uważamy, że tego rodzaju zjawisko jest pochodną błędnych decyzji politycznych, lecz także decyzji, które wiążą się ze zmianami na rynku produkcyjnym napędzanymi zmianami technologicznymi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jedna uwaga techniczna. Mieliśmy na początku trochę problemów technicznych. Mam nadzieję, że już je przezwyciężyliśmy, także chciałem przeprosić za nie. A teraz chciałem się zwrócić do poseł Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie trochę wchodząc w ten kontekst już środkowoeuropejski, bo o ile socjaldemokracje zachodnioeuropejskie mają długą, nieprzerwaną tradycję, o tyle lewica w tej części Europy odbudowywała się, ta demokratyczna lewica po roku 1989, jej baza wyborcza różniła się nieco od siostrzanych partii w Europie Zachodniej, bo tutaj tą wiodącym podziałem socjopolitycznym był raczej stosunek do przeszłości niż podziały na przykład klasowe, które stanowiły jakby podstawę podziału socjopolitycznego, który stanowił podstawę popierania partii socjaldemokratycznych na Zachodzie, więc
Tutaj ten kontekst był inny, no ale mamy tę lewicę, ten podział socjopolityczny, historyczny, związany ze stosunkiem do przeszłości komunistycznej, on też już jakby zanika i lewica tworzy się na nowo. Ty jesteś członkinią formacji parlamentarnej, która jakby szuka tego nowego elektoratu, więc jakbyś wskazała właśnie te dylematy związane z tym elektoratem, zwłaszcza patrząc na to, że ten elektorat, o którym wspominał Ernst Hillebrand, czy ten elektorat pracowniczy właśnie raczej jest bliższy partiom prawicowo-populistycznym w Polsce niż lewicy. No i także chciałbym Cię poprosić o tę refleksję, zaangażowana w niedalekiej przeszłości, w tworzenie takiej międzynarodowej sieci pod patronatem byłego ministra finansów Grecji Varoufakisa, która była pewną odpowiedzią i na kryzys finansowy roku 2008, ale także na kryzys partii socjaldemokratycznych. Tak, bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim za zaproszenie i witam wszystkich. Bardzo jest mi miło, że mogę brać udział w tej debacie. Tak nawiązując do poprzedniej wypowiedzi, bo rzeczywiście ten kontekst historyczny po roku 89 i ten podział, na którym odbudowywała się lewica już w warunkach nowego ustroju jest odmienny, ale pewnego rodzaju dylematy czy wybory polityczne, które zostały na przełomie wieków podejmowane także przez polską socjaldemokrację, są bardzo bliskie tym dylematom, o których przed chwilą była mowa, czy raczej zwracać się w kierunku beneficjentów globalizacji, czy beneficjentów nawet transformacji, już przenosząc to na polski grunt, czy upominać się i kierować swoją ofertę do świata pracy, do klasy pracującej. I tutaj, jakbym miała tak historycznie powiedzieć o tej wcześniejszej, o tym jakby wcześniejszym wariancie lewicy parlamentarnej, czy tej rządzącej, mówię o czasach rządów lewicy do 2005 roku, to ten dylemat, czy ten, jak tutaj zostało powiedziane, błąd, i ja się zgadzam z tą diagnozą, również został popełniony, mianowicie, bo jesteśmy w sytuacji dzisiaj, kiedy od 15 lat w Polsce rządzi prawica, więc pierwszym pytaniem, na które warto byłoby sobie odpowiedzieć, takim jeszcze historycznym, jest pytanie, dlaczego lewica tę władzę 15 lat temu oddała i straciła. I straciła ją w mojej ocenie dokładnie z tych samych powodów, o których tutaj było wspomniane jako przyczyny odpływu elektoratu lewicowego, mianowicie ten taki entuzjastyczny wybór trzeciej drogi i zwrócenie się raczej w kierunku beneficjentów kapitału czy globalizacji, łącznie z wprowadzaniem pewnych elementów takiej polityki wręcz neoliberalnej. To znaczy ten wyścig z obozem liberalno-konserwatywnym no przyniósł ówczesnej lewicy tyle, że po prostu stała się mniej atrakcyjna zarówno dla tego elektoratu liberalnego, jak i przestała być jakąkolwiek obietnicą dla poszkodowanych transformacji czy dla klasy pracującej. I to jest jakby ta pierwsza przyczyna. Przyczyną obecnej kondycji ugrupowań socjaldemokratycznych czy socjalistycznych, czy po prostu lewicy w Polsce, taką główną systemową przyczyną jest w mojej ocenie to piętnastolecie braku realnej władzy i sprawstwa, bo sytuacja na polskiej scenie politycznej i polskiej lewicy jest nieco odmienna. Mówimy tutaj raczej, bazując na wynikach ostatnich wyborów parlamentarnych, raczej o pewnym odbudowywaniu się, tak, czy po takim powolnym wzroście, odzyskiwaniu poparcia. Lewica po jednej kadencji nieobecności w Sejmie, do tego Sejmu, do parlamentu w ogóle wróciła. I tutaj wydaje mi się, że ta lekcja z trzeciej drogi, która okazała się być błędna, została jakoś tam odrobiona, co można było zaobserwować w wynikach tych wyborów parlamentarnych. Natomiast oczywiście no,
jestem daleka od uznania, że jest to koniec drogi, czy że kondycja, czy że tak siła lewicy na polskiej scenie politycznej jest wystarczająca. I faktycznie jest tak, że socjaldemokracja stoi przed rozmaitymi wyzwaniami, także związanymi z pewnymi sprzecznościami we własnym elektoracie. Przy czym te sprzeczności, przynajmniej tak jak wynika z różnych badań i analiz, nie wynikają już, czy nie dotyczą już stosunku do przeszłości, stosunku do PRL-u. On jest zdecydowanie mniej kontrowersyjny, jest to gdzieś jakiś element, na którym populistyczna prawica budowała swoją siłę, ale to paliwo gdzieś już się wyczerpało. W tej chwili ten dylemat raczej dotyczy strategii, tak? To znaczy to są takie wybory, stoimy przed takimi wyborami strategicznymi, czy obierać taktykę kumulowania grup, do których chcemy, odmiennych nieco grup, do których chcemy trafiać, czy pokusić się o pewne uniwersalne bardziej propozycje, idące gdzieś w poprzek czy pomiędzy elektoratami wiekowymi, czy miejsca zamieszkania, czy taką strukturą demograficzną. I wybierając czy decydując się na jedną lub drugą strategię, mierzymy się z tymi sprzecznościami. To znaczy spoglądając na ten bieżący elektorat lewicy, czy to z wyborów parlamentarnych, czy z ostatnich wyborów prezydenckich, widać, że z jednej strony największym poparciem cieszą się ugrupowania lewicowe w najmłodszym elektoracie, którego siłą rzeczy jest po prostu mniej, tak? To znaczy młodzi ludzie w mniejszym stopniu uczestniczą w wyborach, ale jednocześnie to jest to miejsce, w którym lewica, to jest ta grupa, w której lewica może cieszyć się najwyższym poparciem, a z drugiej strony drugą grupą jest ten elektorat najstarszy, taki nieco bardziej konserwatywny, jeżeli chodzi o kwestie praw człowieka czy kwestie ideologiczne, ale na przykład właśnie mający silne przywiązanie do sprawnych usług publicznych, czy też pozytywny stosunek do przeszłości. Tego rodzaju sprzeczności jest nieco więcej, ale oprócz nich kolejnym wyzwaniem czy problemem jest problem sprawczości, to znaczy socjaldemokracja polska czy lewica cały czas stoi przed takim wyzwaniem, jak udowodnić, że możemy być sprawczy po 15 latach nieposiadania narzędzi tej sprawczości. W warunkach braku rządu, znaczy to jest narzędzia do tego, żeby sprawczość demonstrować, z jednej strony mają ugrupowania będące u władzy, a z drugiej nawet, jeżeli już mielibyśmy oceniać, jakby skupiać się wyłącznie na stronie opozycyjnej, no to tę pewną symulację sprawczości mogą mieć te ugrupowania opozycyjne, która to sprawczość jest potwierdzana w sondażach, to znaczy największe czy najsilniejsze ugrupowania opozycyjne, a w warunkach istotnej polaryzacji polskiej sceny politycznej, domyślnie są to zawsze ugrupowania liberalne. I teraz o ile tą sprawczość można zademonstrować czy zaprojektować na przyszłość w warunkach wyborów parlamentarnych, które zdecydowanie bardziej koncentrują się na propozycjach programowych, o tyle na przykład już wybory prezydenckie, i to pokazała ostatnia kampania prezydencka, wybory prezydenckie są zdecydowanie bardziej plebiscytowe i tutaj o taką sprawczość zapowiedzianą czy prognozowaną jest zdecydowanie trudniej. I tutaj bym wyjaśniała, bo też dla uczestników naszej debaty zakładam, że wszyscy jakbyś jesteśmy mniej więcej zorientowani, czy śledzimy wybory w różnych państwach, ale ta rozbieżność między wynikami wyborczymi, czy to tak w wyborach parlamentarnych i kilka miesięcy później, a niespełna rok później wyborami prezydenckimi, no ta rozbieżność potwierdza gdzieś tą tezę, że tej spraw tego, tej zaprezentowania tej sprawczości, czy chociażby zapowiedzi sprawczości, że to jest ważne kryterium. Oprócz tego 15-lecia rządów prawicy i sprzeczności w elektoratach lewicy, jako kolejny problem do przezwyciężenia widziałabym także to, że te 15 lat sprawiło,
że takie tradycyjne, uniwersalne postulaty lewicy, jak na przykład odwoływanie się do wartości wspólnotowych, do pewnych uniwersalnych rozwiązań, takich jak na przykład sprawne usługi publiczne, no one to gdzieś zeszło na dalszy plan. Przez te 15 lat dosyć skutecznie, jeżeli nawet nie przez 30, bo tak jak powiedziałam, poprzednia wersja rządów lewicy również była obarczona takim istotnym flirtem z polityką neoliberalną, wychowało gdzieś polskie społeczeństwo pod kątem takich odnajdywania indywidualistycznych strategii przetrwania. Stąd duże poparcie dla procesów prywatyzacji, stąd pewne zachłyśnięcie się prywatnym szkolnictwem, czy taka duża akceptacja, że całe sektory ochrony zdrowia mogą być w sferze usług niepublicznych, usług prywatnych. Więc to jest kolejne wyzwanie związane z odbudową tego poczucia wspólnoty i pewnej uniwersalności polityk publicznych, które zaoferować może, no patrząc po polskiej scenie politycznej, wyłącznie w tej chwili lewica. Tym pomysłem czy drogą na to, w jaki sposób przekonać polskie społeczeństwo czy społeczeństwa europejskie do wspólnoty, jest oczywiście ta agenda, o której tutaj było wspomniane, ta agenda europejska, ale znowu, żeby mogła być ona tą ścieżką do przywrócenia wartości wspólnotowych jako cennych, no to wizja współpracy europejskiej musi opierać się na czymś więcej niż na swobodnym przepływie towarów i usług, czy nawet wspólnej polityce monetarnej. Stąd ten pomysł, ten projekt, do którego tutaj Michał Syska się odwołał, projekt budowania międzynarodowej europejskiej sieci współpracy, takiej jak DiEM25, Anisa Varoufakisa, czy Europejska Wiosna, czy rozmaite warianty tej współpracy, koncentrowały się na uwspólnieniu w ramach Unii Europejskiej polityk publicznych, w szczególności polityki związanej z wynagrodzeniami, na przykład wprowadzeniu europejskiej płacy minimalnej. Jest to jakaś próba, czy była to jakaś próba powiązania postulatów socjalnych z postulatami otwierania granic i wzmacniania tej wspólnoty europejskiej. Dziś oczywiście, bo teraz tak rozmawiamy w perspektywie nieco historycznej tego punktu dojścia, w którym się dzisiaj znajdujemy, no ale dzisiaj znajdujemy się w takim momencie kryzysowym, momencie, który w mojej ocenie, przynajmniej na gruncie polskim, ale myślę, że także na gruncie europejskim, stwarza ogromną szansę dla lewicy, ponieważ ten mit indywidualizmu, ten mit indywidualnych strategii przetrwania pada w obliczu pandemii, w obliczu kryzysu ekonomicznego, w obliczu kryzysu na rynku pracy. I znowu tutaj się pojawia istotna szansa dla socjaldemokracji, dla lewicy, żeby z jednej strony zwrócić się ponownie do tych grup, które lewica powinna prezentować, czyli do klasy pracującej, ale zwrócić także uwagę na to, że no, te polityki publiczne muszą być skoordynowane na poziomie międzynarodowym, na poziomie europejskim i jest to szansa na taką mocną, pełną wizji odpowiedź dla prawicowych populizmów, czy nawet dla nacjonalizmu. Bardzo, bardzo dziękuję. To teraz chciałem się zwrócić do naszego gościa z Holandii, czyli René Kuperusa. Właściwie z tym samym pytaniem, które skierowałem zarówno do Ersta Hillebranda i częściowo do Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, czyli właśnie o te przyczyny kryzysu partii socjaldemokratycznych i tym kryzysie bazy wyborczej. Holandia wydaje mi się bardzo ciekawym przykładem, bo zwłaszcza w polskich dyskusjach mało się o tym mówi, że to holenderska Partia Pracy była jednym z pionierów trzeciej drogi w latach 90. ubiegłego wieku. I to była partia, która była główną partią lewicy, ale to miano w ostatnich latach utraciła i bardzo ciekawa była analiza jednych z ostatnich wyborów, gdy Partia Pracy straciła też wyborców na rzecz dwóch innych lewicowych partii, czyli Zielonej Lewicy i Partii Socjalistycznej,
I ta zielona lewica, Green Links, ona gromadziła taki liberalny, wielkomiejski elektorat, natomiast Partia Socjalistyczna stosowała taką agendę populistyczną i gromadziła wokół siebie właśnie tych wyborców z klasy pracującej. Więc chciałbym dodać do tego pytania, które już zadałem, jeszcze jedno takie pytanie, czy może mamy do czynienia z końcem modelu Wielkiej Partii Socjaldemokratycznej i modelem przyszłości będzie po prostu koalicja różnych sił lewicowych, które obsługują różne segmenty tego rozczłonkowanego elektoratu. Oddaję głos René Kuperusowi. Okay, thank you very much for this question. I will come back to that. I will try to answer. Dziękuję za to pytanie, wrócę do niego, postaram się na nie odpowiedzieć. Dobry wieczór, Warszawo. Witają Niderlandy. Cieszę się bardzo, że mogę uczestniczyć w tym ciekawym seminarium. Żałuję, że nie mogłem osobiście do Polski przyjechać. Mam nadzieję, że będę mógł przyjechać, kiedy pozwolą nam znowu podróżować. Wrócę do tego pytania, ale może najpierw kilka słów wprowadzenia. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Polska i Holandia to zupełnie różne kraje, ale jak się bliżej przyjrzymy, są też podobieństwa. Jak Polska, Holandia zlokalizowana w Europie Zachodniej ma także rozbite społeczeństwo, spolaryzowane społeczeństwo. Podobnie jak w Polsce, establishment liberalno-progresywny jest przeciwstawiony w Holandii lewicowym środowiskom robotniczym. Czyli że różnica polega na tym, że liberałowie są establishmentem. Ten blok socjalno-progresywny jest proeuropejski, promigracyjny, proklimatyczny i proglobalistyczny. I mamy populistów prawicowych i mała populistyczna partia SP jest lewicowo-populistyczna, która dziś opublikowała swój program. W tym programu piszą, że po raz pierwszy, że chcą się pozbyć euro, a zatem są zdecydowanie antyeuropejscy i teraz na lewicy pojawia się taki antyeuropejski klimat. Natomiast tutaj w Polsce mamy inną sytuację. Niderlandy są małe geograficznie, ale mimo to mamy centralno-peryferyjną polaryzację, jak w Polsce. Mamy duże miasta i mamy wsie. Mamy regiony, które przeżywają boom i mamy też regiony, gdzie dochodzi do demograficznej dekompozycji. Populizm we Francji, ale także brexitowcy w Wielkiej Brytanii, to jest ruch peryferyjny przeciwko centrum. To działa we Francji, Wielkiej Brytanii, ale także w Holandii. Najbardziej zmarginalizowane ośrodki w naszym kraju odczuwają gniew wobec, czy resentymenty wobec części kraju, które przechodzą w boom. A zatem to również ma związek z różnicami geograficznymi w zakresie korzyści gospodarczych, jakie są odnoszone. Wydaje mi się, że socjaldemokracja nie jest aktorem w głównych bitwach dnia dzisiejszego. Są dwie bitwy. Mamy neoliberalizm i socjaldemokracja w zasadzie jest kolaborantem neoliberalizmu, ale nie jest głównym aktorem. Opozycją wobec globalizmu jest nie lewica, a populizm. A zatem socjaldemokraci ani nie są głównymi graczami po stronie globalizmu i liberalizmu, ani nie są głównymi graczami w opozycji. I jeszcze walczą między sobą zieloni.
którzy są kosmopolityczni i są jeszcze prawicowi populiści. Socjaldemokracja bardziej cierpi na tej polaryzacji niż korzysta na niej, bo stoi po środku, jak Ernst Helbron powiedział, jest rozszczepiona, jest niejako sponiewierana tymi walkami. Jest jeszcze jeden konflikt, który szkodzi socjaldemokracji. Młodzież liberalna uważa, że socjaldemokracja to jest linia polityczna ich rodziców i ich dziadków. W XXI wieku socjaldemokracja jest nie na czasie. W Amsterdamie 80% studentów głosuje na zielonych, 20% głosuje na prawicowych populistów. Żaden student nie głosuje na socjaldemokratów. Dlatego miasta uniwersyteckie są w tej chwili zielone, a nie socjaldemokratyczne. To samo dotyczy SPD niemieckiej. Mamy wielkie przejście pokoleniowe, oprócz problemów kapitalistycznych. Magia socjaldemokracji w Europie Zachodniej i Skandynawii polegała na tym, że ich społeczeństwa tych krajów zmieniły się na społeczeństwa złożone w całości z klasy średniej. Nikt nie był pozostawiony za burtą. Szwecja, Dania, Norwegia przechodziły właśnie to i nadal one są socjaldemokratyczne i średnioklasowe z dużymi, dominującymi partiami socjaldemokratycznymi. Jednakże te społeczeństwa są pod presją nowego proletariatu migrantów i populizm może być nawet socjaldemokratyczną reakcją na to. I klasa średnia również jest zagrożona przez elity, które opuszczają te społeczeństwa. Zatem już kończą się spoiwa, które trzymały te społeczeństwa razem i paradygmaty społeczeństwa średniej klasy giną, zanikają. I muszę już kończyć, w przeciwnym razie będę mówił za długo. W tej chwili, w koronakryzysie, obserwujemy neoliberalistyczne rzeczy, czy neoliberalne proroctwa zagłady. W zeszłym tygodniu słyszałem, że nawet już ogłoszono śmierć neoliberalizmu, ponieważ znowu powróciły interwencje państwowe, publiczne interwencje. Mówi się o deglobalizacji, o regionalizacji zamiast globalizacji. Więc być może, tak jak pani poseł właśnie powiedziała, ten koniec neoliberalizmu może być napędem czy paliwem dla nowej socjaldemokracji. Jednak tego nie widzimy w zachodniej Europie w czasie wyborów, ponieważ dochodzi do zmiany paradygmatu, że nawet prawicowe partie w Holandii mówią, tak, jest już skończony neoliberalizm, potrzebujemy silnego państwa, więc nawet konserwatyści to mówią, a zatem oni niejako wykorzystują paliwo socjaldemokratyczne. Poza tym do tego socjaldemokraci są spadkobiercami grzechów trzeciej drogi z lat 90. zeszłego wieku. Więc ciekaw jestem, jak w polskiej perspektywie to wygląda. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To zaraz pewnie o tej polskiej perspektywie powie też troszkę profesor Przemysław Sadura, ale chciałem ciebie, Przemku, także zapytać o ten aspekt też globalny, bo
Ty no, badasz społeczeństwo jako socjolog, badasz elektoraty, badasz style życia, badasz społeczności także lokalne, więc jak z twojej perspektywy badacza tych więzi społecznych widzisz perspektywy socjaldemokracji? Czy faktycznie ten taki mikrokosmos socjaldemokratyczny, społeczny, on już uległ takiej erozji, że partie socjaldemokratyczne musiałyby się wymyśleć na nowo, czy też być może dokonać jakichś fundamentalnych wyborów w swojej strategii? Dziękuję za zaproszenie na debatę. Dziękuję za te wcześniejsze głosy. Ja spróbuję też nawiązywać do przedmówców. Nie wiem, czy bym zaczynał od elektoratu socjaldemokracji, bo jak tak sobie chwilę przed debatą myślałem o tym, co miałbym powiedzieć, to doszedłem do wniosku, że ani nie mam za szczególnie nic nowego, ani nic optymistycznego do powiedzenia na ten temat. To znaczy, my od jakiegoś czasu mówimy o końcu neoliberalizmu i jednocześnie ciągle mówimy o kryzysie socjaldemokracji. Ten kryzys, ta śmierć neoliberalizmu nie może się jakoś tak do końca wydarzyć, a kryzys socjaldemokracji nie może się skończyć. I to jest jakaś taka stała w debatach w ostatnim czasie. Ale myślę, że we wcześniejszych wypowiedziach było sporo na temat genezy tej rzeczywistości, z którą mamy do czynienia. I wydaje mi się, że ważne, żeby spojrzeć na tą genezę, trzymając się tej perspektywy różnic między wschodem a zachodem, no zakładając, że Polska jakoś tam reprezentuje wschód, rozumiany jako Europa Środkowo-Wschodnia, kraje postkomunistyczne. Patrząc z polskiej perspektywy, no, moment przełomu, 89 rok, lata późniejsze, to był taki czas, kiedy no, my byliśmy poddani bardzo mocnej presji zewnętrznej, presji Zachodu na to, żeby transformować się w określony sposób i w określonym kierunku. Można powiedzieć, że transformacja była w pewnym sensie jaką terapią społeczną. Terapią, w wyniku której społeczeństwo miało się liberalizować zarówno pod względem światopoglądowym, jak i pod względem takim ekonomicznym. Bo czas, w którym my mieliśmy wdrażać rozwiązania kapitalistyczne w miejsce realnego socjalizmu, który się rozpadł, to był specyficzny moment. Wdrażaliśmy kapitalizm w jego bardzo takim neoliberalnym wariancie. Zradykalizowana wersja reganizmu, taczeryzmu. To był tak naprawdę ten kapitalizm, który my próbowaliśmy wdrażać, kierując się, czy jakby ulegając presji Zachodu. To był też moment kryzysu, jakby takiego tożsamościowego kryzysu lewicy w Polsce. Najsilniejsza partia lewicowa, ta, o której można było mówić, że jest socjaldemokracją, to była partia postkomunistyczna, która musiała się wymyślić na nowo i oczywiście też próbowała się wymyślić na nowo, szukając rozwiązań zachodnich. Stąd SLD szybko przyjęło kurs funkcjonowania jako partia takiej blairowskiej trzeciej drogi, partia typu catch all. I bardzo ważne, żeby dostrzec, że rzeczywiście ta historia lewicy opowiadana z tej strony, czy historia w ogóle przemian sceny politycznej, to jest ta historia utkana pewnymi sprzecznościami, tak jak to mówiła wcześniej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, to jest też pewna walka o sprawczość. Tą sprzecznością, czy tym paradoksem, który widać, jak się zestawia wschód z zachodem, jest to, że my próbowaliśmy ciągle kopiować rozwiązania zachodnie, a ostatecznie to mam wrażenie, że no może nie tyle
Zamiast importować te rozwiązania, to dokonaliśmy eksportu tego, co wymyśliliśmy w Polsce, ale jednak Zachód chyba w większym stopniu teraz idzie tą ścieżką, która wytworzyła się w tych specyficznych polskich warunkach. Bo paradoks polegał na tym, że kiedy lewica u nas stawała się coraz bardziej partią typu catch all, coraz bardziej partią belarowskiej trzeciej drogi, to okazywało się, że prawica w Polsce jest dużo bardziej socjalna niż lewica w wielu rozwiązaniach. Prawica polska wyrosła z ruchu społecznego, ale też jej bazą był Związek Zawodowy Solidarność. I w Polsce już w latach 90. mieliśmy do czynienia z takim bardzo dziwnym ukształtowaniem się sceny politycznej, w której mieliśmy, no, jeżeli byśmy odwołali się do takiego klasycznego dwuwymiarowego podziału z tą osią ekonomiczną, która dzieli partie na te bardziej egalitarne, socjalne i te liberalne, neoliberalne, a z drugiej strony osią światopoglądową, liberalizm, konserwatyzm, to my mieliśmy nadreprezentację partii, które no, były takie konserwatywne, reakcyjne w tej swoim wymiarze światopoglądowym, natomiast były względnie socjalne, egalitarne, jeśli chodzi o podejście do gospodarki. Tak rozumiana lewica w pewnym momencie została zastąpiona przez skuteczniejszą partię typu Catch All, Platformę Obywatelską. Natomiast to już była lewica, która była absolutnie wypłukana z takich typowych lewicowych wartości, tych wartości, jakim jest równość, tych wartości, którym jest troska o los nieuprzywilejowanych, jakość funkcjonowania welfare state. To, co próbowaliśmy dla lewicy w Polsce zaproponować jako odpowiedź na ten kryzys lewicy, czyli różnego rodzaju inicjatywy trochę w duchu nowej lewicy, nie mogło znaleźć zakorzenienia w elektoracie. A chyba swoją historię badań takich politycznych zacząłem od badania elektoratu Partii Zielonych. I to jest element tej historii, bo Partia Zielonych w Polsce nie miała takiej ciągłości instytucjonalnej z ruchami ekologicznymi końca lat 80. Kiedy po Czarnobylu w warunkach jeszcze realnego socjalizmu mieliśmy do czynienia z wykwitem ruchów zielonych. Partia Zielonych, która współpracowała z europejskimi partiami zielonych, była partią w pewnym sensie tworzoną odgórnie, tworzoną na wzór zachodnioeuropejski. To była partia, która odwoływała się do trzech kluczowych wartości. Z jednej strony no to była ekologia, troska o stan klimatu w epoce zmiany klimatycznej, więc bardzo mocny nacisk na wymiar ekologiczny, klimatyczny. Do tego partia, która była bardzo wolnościowa, progresywna, jeśli chodzi o kwestie kulturowe, światopoglądowe. I wreszcie to była partia, która zarazem była no, bardzo egalitarna, socjalna, a więc no, podzielała ten element swojego programu z socjaldemokracją. Taka partia zielonych, tego typu partie zielonych powstawały w zachodniej Europie i dobrze tam sobie radziły, natomiast nie miała absolutnie racji bytu w Polsce. To była partia, która no, miała problem, żeby zgromadzić poparcie 1% wyborców. Okazywało się, że Polacy, jeżeli są rzeczywiście proklimatyczni, ekologiczni,
to albo łączą to z, owszem, liberalizmem światopoglądowym, ale są to wtedy osoby takie bardzo nowoczesne, które jednocześnie są antyegalitarne, wielkomiejskie, albo są to, albo z drugiej strony, jeżeli udawało się już łączyć jakieś kwestie takie zgodne z podejściem zielonych i z socjalem, to były to osoby dość konserwatywne, obawiające się atomu, a nie nowoczesne. Nie było możliwości, żeby połączyć te trzy wątki. Później mieliśmy historię różnych ruchów na lewicy, które szukały połączenia, szukały poparcia, rezygnując z niektórych z tych wartości. A trochę tak interpretuję powstanie partii Razem, która z kolei była pewną polską odpowiedzią, czy pewną polską kopią takich rozwiązań jak Podemos. Tutaj już ten wątek ekologiczny, klimatyczny, chociaż na pewno w partii Razem był obecny, był znacznie mniej eksponowany, no ale to była partia, która jednocześnie bardzo mocno eksponowała kwestie kulturowe w połączeniu z kwestiami socjalnymi. A to rozwiązanie pozwalało zwiększyć, zwielokrotnić poparcie, ale dalej to było poparcie na poziomie 3-4%. Kolejnym rozwiązaniem, idącym jeszcze dalej, była Wiosna Roberta Biedronia, partia, która już jednoznacznie postawiła tylko i wyłącznie na rozwiązania, na program, agendę taką liberalną w kwestiach światopoglądowych, wolnościowych. Była partia bardzo wolnościowa, jasne, lewicowa, ale bardzo skupiona na tym wymiarze wolnościowym, nie eksponująca reszty zagadnień. To była partia, która przez moment zaistniała, znowu podwoiła wynik partii Razem, ale ostatecznie okazało się, że wszystkie próby, wszystkie pomysły na to, żeby walczyć o elektorat, polegają na eliminowaniu kolejnych rozwiązań, kolejnych wartości lewicowych, a w walce o coraz bardziej takiego wielkomiejskiego i średnioklasowego wyborcę. Jeżeli spojrzelibyśmy na wynik wyborów, ostatnich wyborów parlamentarnych w Polsce, gdzie lewica, w której połączyło się to, co zostało z dawnego SLD, czyli tej postkomunistycznej partii, a takim najbardziej socjaldemokratycznym programie, ale jednocześnie po przejściu tej fazy lewicy trzeciej drogi, partii Razem, Wiosny Roberta Biedronia, to była partia, której elektorat w dużym stopniu był elektoratem wielkomiejskim, a wyborcy tej formacji mieli najwyższe wykształcenie. To był wyborca taki właśnie najbardziej liberalny, wolnościowy. Tymczasem na prawicy pojawiła się partia, która była silnie socjalna i przełamała też swoją sprawczością ten model cynicznej polityki, przełamała po to, żeby oczywiście powielić czy doprowadzić ten cynizm do perfekcji, ale taki cynizm polityki partii typu catch all, które tworzą programy, żeby wygrać wybory, ale nie wygrywają wyborów po to, żeby realizować programy. Przez długie lata w okresie transformacji różne partie mogły w Polsce wygrać wybory, ale i tak było wiadomo mniej więcej, w którą stronę idziemy, w kierunku Unii Europejskiej, NATO, rozwiązań. PiS zaproponował program 500+, który był programem takiej daleko idącej, największym transferem socjalnym w Polsce i dotrzymał tego programu. Wygrał głosy wsi, małych miast,
klas pracujących, tego wydawałoby się naturalnego elektoratu socjaldemokracji. To jest dokładnie ta sama historia, którą znajdziemy w wielu krajach Europy Zachodniej. Ostatni rok spędziłem w Wielkiej Brytanii, bywałem na północy Anglii, przyglądałem się temu, jak wygląda partia konserwatywna Borisa Johnsona i była dokładnie ta sama historia. Partia, która znalazła jedno proste rozwiązanie, wyjście z Unii Europejskiej po to, żeby poprawić los klas pracujących północy Anglii. Podobnie wygląda sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Mamy wiele krajów Europy, które zmagają się z populistyczną prawicą, która wygrywa głosy klas pracujących, a to jest rozwiązanie, które znamy w Polsce w zasadzie od lat 90. To tutaj na tym neoliberalnym, w ramach neoliberalnego eksperymentu to rozwiązanie wyrosło i póki co nie znaleźliśmy rozwiązania, nie znaleźliśmy pomysłu, jak na to odpowiedzieć. Sięgamy po rozwiązania testowane na Zachodzie, a być może powinniśmy poszukać rodzimych rozwiązań, skoro to jest problem, który pojawił się u nas na większą skalę i wcześniej niż w krajach Zachodu. Dziękuję. To w takim razie chciałbym tę drugą rundę Państwa głosów. Tym razem poprosiłbym też o otrzymanie dyscypliny czasowej, bo zostało nam około pół godziny. Tę drugą rundę chciałbym właśnie poświęcić troszkę przyszłości, czy także przejrzeć te modele, które się zaczynają pojawiać, czyli modele prób wyjścia z tego kryzysu socjaldemokracji. I chciałbym znów zacząć od Ersta Hillebranda i zapytać go o opinię, tak, dotyczącą tego, jak wyjść z tej sprzeczności, że czy według ciebie w ogóle jest możliwe, aby współczesne partie socjaldemokratyczne były w stanie zbudować wspólną platformę wyborczą, na którą zmieściliby się zarówno zwycięzcy globalizacji i przegrani globalizacji? I także chciałem się zapytać o te próby, które są podejmowane, bo za taki przykład takiej rewizji strategii socjaldemokratycznej i próby powrotu do tradycyjnego elektoratu socjaldemokratycznego jest przedstawiany przypadek duńskiej partii socjaldemokratycznej, która w ostatniej kampanii wyborczej startowała pod hasłami na przykład dotyczącymi polityki migracyjnej, czy jej bardziej restrykcyjnej polityki migracyjnej, wychodząc naprzeciw pewnym obawom swojego tradycyjnego robotniczego elektoratu. Czy według ciebie to jest ten kierunek, czy być może tutaj socjaldemokracja powinna szukać jakichś jeszcze innych dróg? Yeah, thank you, Michał. Well, difficult question, and I'm. Tak, dziękuję, Michale. Trudne pytanie i wcale nie jestem pewien, czy mam na nie dobrą odpowiedź. W każdym razie duński przykład jest inspirujący i ciekawy zarazem. Prowadziliśmy ciekawe badania, gdzie staraliśmy się ocenić, jak ludzie czują się na poziomie podstawowych wartości politycznych i gospodarczych, czy społecznych, jak oceniają pewne kwestie ekonomiczne, socjalne. Porównaliśmy kilka partii w Europie socjaldemokratycznych i okazało się, że duńska partia socjalistyczna była najbliżej położona średniej klasy i pracowników robotniczych, a zatem im udało się
niejako przerzucić most nad poglądem swojskości i globalizmu. I to jest dość zaskakujące, bo wiele partii socjaldemokratycznych dystansuje się od poglądów moralnych swojego elektoratu. Więc wydaje mi się, że istnieje możliwość przerzucania mostu nad tą przepaścią, ale w zależności od tego, jak na to spojrzymy, ponieważ socjaldemokracje w ostatnich latach zdecydowanie były po stronie kosmopolitów, czyli tych, którzy wygrali, a potem dopiero starali się wyciągnąć rękę do tych opuszczonych, porzuconych. I ja proponowałbym, żeby stanąć po stronie tych słabszych, tych, którzy mają najmniej siły, a potem dopiero sięgnąć do klasy średniej, czyli powinniśmy mieć, używając staromodnego określenia, stanowisko klasowe i budować kompromis od tej strony dopiero, nie od kosmopolitów wychodząc, tylko raczej od robotniczej strony poczynając. Bardzo dziękuję. To od razu skonfrontuję tę opinię Ersta Hillebranda z opinią polityczki, która jest w parlamencie i reprezentuje formację, która w wielu deklaracjach prezentuje taką ambicję dotarcia do tego elektoratu reprezentowanego przez klasę pracującą, czyli tego klasycznego elektoratu historycznego socjaldemokracji, jednocześnie w swojej bazie wyborczej ma nadreprezentację, a właściwie dominację, i to taką niemalże stuprocentową, przedstawicieli liberalnej klasy średniej, dobrze sytuowanej, bardzo dobrze wykształconej i raczej bliższej w tym wymiarze ekonomicznym biegunowi liberalnemu niż socjaldemokratycznemu. Więc chciałem zapytać o ten i paradoks, i wyzwanie. Czy widzisz, Agnieszko, tutaj szansę na to, aby stworzyć jakąś platformę dotarcia do tego elektoratu? A jeśli tak, to co by musiała lewica w Polsce, ale nie tylko w Polsce, w Europie także zrobić, aby to skutecznie uczynić? Tak, no ja nie byłabym polityczką czynną, gdybym powiedziała, że nie widzę takiej, gdybym powiedziała, że nie widzę takiej szansy, więc oczywiście ją widzę, ale mówiąc tak skromnie, to szczerze powiedziawszy, bardziej ją nawet niż w geniuszu obecnej socjaldemokracji czy lewicy, czy to polskiej, czy europejskiej, widzę tę szansę w okolicznościach, które się nam przydarzyły, które oczywiście wolelibyśmy, żeby się nie przydarzyły, ale skoro już są, to pewną no, nieodpowiedzialnością byłoby nie umieć się w nich odnaleźć. Tą okolicznością jest oczywiście wspomniany już przeze mnie wcześniej kryzys, który sprawia, że ta klasa średnia, która rzeczywiście jest dominującą częścią elektoratu polskiej lewicy, zaczyna nabywać czy doznawać doświadczeń właściwych, charakterystycznych do tej pory dla klasy pracującej, czy dla poszczególnych segmentów klasy ludowej. To znaczy to, o czym wcześniej mówiłam, to zderzenie się z niewydolnością usług publicznych. To doświadczenie, że nie wszystko da się sobie zapewnić własnym wysiłkiem czy zabezpieczyć na takim poziomie indywidualnym i wspólnota, sprawne państwo, silne państwo jest potrzebne. Ale doświadczenie chociażby pewnej, jeżeli nie utraty pracy, choć to też staje się coraz bardziej powszechne doświadczenie, to pewnej pauperyzacji zawodów, które no, do tej pory były uznawane za bezpieczne. Ale nawet jeżeli mówimy o doświadczeniu wyższej klasy średniej, to również mamy tutaj, znaczy kryzys ekonomiczny, kryzys gospodarczy zachwiał pewną stabilnością i pewnością, że to, co uzyskane
imię tego, czy w myśl tego merytokratycznego mitu właściwego neoliberalizmowi własną pracą i własnym talentem, to też zostało zachwiane, bo okazuje się, że no, nikt nie może czuć się w warunkach kryzysowych bezpiecznie. I to jest pewna szansa dla lewicy, żeby wyjść z uniwersalnymi, łączącymi te różne grupy postulatami związanymi z kodeksem pracy, z warunkami zatrudnienia, z płacą, jeśli nawet nie płacą minimalną, bo to oczywiście jest adresowany przekaz zazwyczaj do klasy pracującej, czy dla osób no, w tym niższym segmencie zatrudnienia, to na przykład z kwestią zabezpieczenia płac w sektorze budżetowym, czy też jakiegoś ugruntowania płacy średniej. Tak? To znaczy tutaj mamy przestrzeń do uwspólniania tego pracowniczego doświadczenia. Podczas jednego z protestów w trakcie lockdownu, to był chyba protest przedsiębiorców, nie wcale pracowników, tylko przedsiębiorców, pojawiało się takie hasło ze strony uczestniczących tam przedsiębiorców, którzy no, nie są tradycyjnym elektoratem czy obecnym elektoratem lewicy, że oto wszyscy jesteśmy pracownikami. Tak? To znaczy ta intuicja społeczna, że wszyscy zaczynamy jechać na tym samym wózku w warunkach kryzysu, no, jest intuicją, którą grzechem byłoby, gdyby lewica nie wykorzystała. Ale to jest coś, co dotyczy gospodarki, co dotyczy kryzysu ekonomicznego i kryzysu na rynku pracy. Oczywiście to nie są jedyne tematy, które będą w moim przekonaniu bardzo istotnie ogniskowały debatę publiczną czy politykę w najbliższych latach. Z pewnością takim tematem wspomnianym tutaj już przez profesora Sadurę jest temat klimatu i kryzysu klimatycznego. I tu znowu widzę pewną przestrzeń dla lewicy, jak połączyć ten młody, wielkomiejski, kosmopolityczny elektorat najbardziej świadomy zagrożeń klimatycznych z tradycyjnym elektoratem socjaldemokracji, na przykład tak, pracownikami sektora energetycznego czy górnikami. Tutaj lewica może wyjść z taką i powinna i wychodzi w lepszym, mniejszym lub większym stopniu, z taką wyraźną agendą znowu uniwersalistyczną, sprawiedliwej transformacji energetycznej, w której łączą się te postulaty związane czysto z klimatem, z przyszłością kolejnych pokoleń i z zabezpieczeniem świata pracy. Podobnie jeżeli chodzi o politykę migracyjną, to znowu tu jest przestrzeń do podjęcia. Ona była niezależnie od kryzysów, ale do tej pory ja mam takie poczucie, że nie była dostatecznie wykorzystywana. Mianowicie, żeby nie sprowadzać kwestii polityki migracyjnej wyłącznie do kryzysu humanitarnego, kryzysu związanego z migracją uchodźców, ale także połączyć to z dyskursem pracy i z kwestią peryferiów europejskich, to znaczy nie tylko południa, ale też tego naszego regionu Europy Centralnej i Środkowej i zawalczyć już na arenie międzynarodowej, na arenie europejskiej o zabezpieczenie warunków pracy dla migrantów, także wyjeżdżających czy opuszczających nasz europejski region. Więc tych pól do uwspólnienia tego przekazu i agendy moim zdaniem jest dużo. Kwestia polega tylko na tym, czy dokonany zostanie wybór strategii właśnie dążącej do pewnej uniwersalizacji przekazu, a nie do kumulowania kolejnych segmentów grup tej samej tak naprawdę klasy społecznej, czyli klasy średniej. To znaczy w moim przekonaniu da się, nie zapominając o swoim bazowym elektoracie klasy średniej, ze względu na te uwarunkowania zewnętrzne, upomnieć się także, czy nawet przede wszystkim o klasę pracującą, ze względu na to, że to doświadczenie być może nie na długo, ale w tym momencie na pewno ono się zbliża w taki sposób po prostu naturalny ze względu na panujący kryzys. Dziękuję bardzo, Agnieszko. I teraz chciałem się zwrócić do Reny Kuperusa. Właściwie ciągle z tym samym pytaniem, znaczy o opinię i o pewną prognozę. Czy to jest w ogóle możliwe, aby pod tym jednym wielkim socjaldemokratycznym namiotem zmieściły się te grupy zwycięzców globalizacji, przegranych globalizacji? Czyli przekładając to na holenderskie realia, czy można elektoraty Green Links i Partii Socjalistycznej
zmieścić pod jednym parasolem socjaldemokratycznym z powrotem, aby to socjaldemokracja budowała tę więź między tymi dwoma segmentami elektoratu. It's a very good question. The big problem is bardzo dobre pytanie. Problem w tym, że tego namiotu już nie ma. Jednym z warunków wstępnych sukcesu socjaldemokracji polega na tym, że musiały istnieć partie ludowe. To były Volkspartei po niemiecku. To były warunki wstępne do stworzenia dużych partii socjaldemokratycznych, które łączyły ze sobą różne segmenty społeczeństwa, społeczeństwa na różnych poziomach i tego namiotu już nie ma. Jeżeli popatrzymy na moją partię w Niderlandach, okazuje się, że rozpadliśmy się w różnych okręgach wyborczych. Mamy specjalny system wyborczy w Holandii. Mamy wiele partii. Socjaldemokracja kiedyś była dużą partią, teraz rozpadła się na małe partie. Mamy partie na przykład tylko dla akademików. Mamy partie dla młodych, czyli zielonych. Mamy także partie migrantów, właściwie tylko dla migrantów, dla Turków zwłaszcza, która także wyszła z partii socjaldemokratycznych. Mamy partię emerytów, 50+, tylko dla emerytów. Mamy lewicową partię populistyczną, a zatem ten wielki namiot socjaldemokratyczny został zamieniony na 10 różnych partykularnych partii. I musimy lewicę tworzyć przez stworzenie koalicji między tymi partiami. To już nie jest pora, gdy możemy liczyć na stworzenie dużej wspólnej socjaldemokracji. Musimy stworzyć atrakcyjną i agresywną platformę, która jest mniej więcej socjaldemokratyczna, ale socjaldemokracja w ostatniej dekadzie zarówno ekonomicznie stała się liberalna, jak i kulturowo stała się liberalna, co jest samobójstwem. Nie możemy być i kulturalnie, i ekonomicznie liberałem i w dodatku być partią ludową. I jeżeli jesteśmy liberalni kulturowo i ekonomicznie, to jesteśmy partią zielonych, ale nie socjaldemokratami. To jest jeden z głównych problemów. My jako intelektualiści wschodu i zachodu powinniśmy zrobić to, wpłynąć na tych bardziej wykształconych członków naszego społeczeństwa, aby stonowała troszeczkę swoją agendę, ponieważ mamy tutaj spór obrazu między bardziej wykształconymi i mniej wykształconymi. Bardziej wykształceni są proeuropejscy, promigracyjni, proklimatyczni, natomiast ci, którzy w transformacji stracili, buntują się w tej chwili i musimy zaapelować do tych bardziej wykształconych, żeby zmienić ich program, żeby oni mieli o wiele więcej szacunku dla tych, którzy tracą, którzy są antybeneficjentami. Jak tego nie zrobimy, to jesteśmy martwi. Bardzo, bardzo dziękuję. I właściwie tutaj, gdzie postawił kropkę Renu Kuperus, chciałbym zacząć moje pytanie do profesora Sadury, także troszkę zahaczając o kontekst też Polski, a jednocześnie chciałem przywołać też, bo tutaj nasi widzowie też zamieszczają swoje komentarze i pan Oskar Urban Zając tutaj zadał pytanie dotyczące takich partii populistyczno-lewicowych w Europie Środkowo-Wschodniej. To chciałem nawiązać do tego komentarza, bo w Europie Środkowo-Wschodniej mieliśmy model takiej neoliberalnej socjaldemokracji postkomunistycznej, czyli Węgierskiej Partii Socjalistycznej i SLD na przykład, partii, które właśnie zaadoptowały tą neoliberalną agendę i one właściwie są od momentu, kiedy zaczęły aplikować tę neoliberalną agendę, zaczął się ich kryzys. Natomiast w Europie Środkowo-Wschodniej były też takie partie socjaldemokratyczne czy lewicowe, które przyjęły taką strategię populistyczną, czyli odwoływały się właśnie do tego elektoratu bardziej prowincjonalnego, bardziej ludowego i to jest na przykład Smer,
czy też Smer na Słowacji, który odnosił wielkie sukcesy wyborcze, i rumuńscy socjaldemokraci również stosowali taką strategię. Więc chciałem się zapytać ciebie, Przemku, o to pytanie o wybór lewicy, w tym także lewicy polskiej, bo rozmawiamy w momencie, kiedy przez Polskę przeszła wielka, czy ciągle przechodzi wielki spór o prawa osób LGBT, rozpętany przez prawicę, spór, w którym lewica jakby zajęła bardzo wyraziste stanowisko. I teraz pytanie nawiązujące do tego, co powiedział René Kuperus. Czy uważasz, że ta agenda liberalna pod względem kulturowym, właśnie forsowana bardzo mocno przez dobrze wykształconych działaczy lewicy wywodzących się z ruchów społecznych, czy ta agenda pozwoli, czy eksponowanie tej agendy pozwoli na dotarcie lewicy do tych grup społecznych, które nazwaliśmy tutaj takim tradycyjnym elektoratem socjaldemokracji? No, mi się wydaje, że odpowiedź jest oczywista. To znaczy, to nie pozwoli dotrzeć do szerszego odbiorcy i co więcej potwierdza taką diagnozę no, sondażowe poparcie lewicy. O ile połączenie trzech różnych lewicowych partii jeszcze rok temu w wyborach parlamentarnych dało wynik powyżej 10%, to już wynik kandydata lewicy, który bardzo mocno był kojarzony z tą sferą, walką o prawa osób LGBT, był bardzo niski i poparcie lewicy w tej chwili utrzymuje się też na niskim poziomie. Oczywiście z tego nie powinniśmy absolutnie wyciągnąć takiego wniosku, że lewica w Polsce albo w Europie Środkowo-Wschodniej powinna porzucić kwestie praw człowieka, powinna zupełnie porzucić kwestie praw kobiet, bo żyjemy w jakimś zupełnie, nie wiem, w zupełnie innej części świata, w której społeczeństwo ma dużo bardziej konserwatywne podejście do rzeczywistości, tylko że trzeba robić to z większym, trzeba wchodzić w te tematy z większym wyczuciem. Lewica musi zawsze bronić praw mniejszości, które poddane są przemocy władzy, przemocy tych, którzy są uprzywilejowani. Natomiast powinna zastanowić się nad tym, jakie są jej priorytety i powinna też przede wszystkim pomyśleć nad narracją, nad tym, jak się legitymizuje, tak żeby być wiarygodną wobec tych, których głosy chce pozyskać. Ja niestety nie jestem takim optymistą jak Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jeśli chodzi, ale też nie muszę być, bo nie jestem politykiem, tylko akademikiem i wręcz przystoi mi pewien taki dystans i nawet radykalny pesymizm, ale myślę, że z samego faktu, że nadciąga kryzys ekonomiczny i wszyscy go doświadczą, nie wynika to, że zadziałają uniwersalne hasła, które trafią do wszystkich, bo wszyscy będą tego kryzysu, czy jakby różne osoby będą doświadczać tego kryzysu w różny sposób. Inaczej go będzie doświadczał mieszkaniec polskiej prowincji, inaczej go będzie doświadczał wielkomiejski menedżer. To, że mamy do czynienia z jednym kryzysem klimatycznym, to, że nawet mamy do czynienia z koniecznością transformacji energetycznej, nie oznacza, że wszyscy tak samo jesteśmy wrażliwi na kwestie związane z klimatem, bo inaczej doświadcza, czy inaczej patrzy na te zmiany klimatyczne i kwestie transformacji energetycznej górnik pracujący w polskiej kopalni, inaczej wielkomiejski student. I mam wrażenie, że póki co lewica w Polsce nie potrafi być
nie potrafi rozwiązać tego dylematu, o którym wspomniałeś w swoim pytaniu. No, albo mamy do czynienia z ruchami, które gubią w populizmie swoją lewicowość, bo to trochę można powiedzieć o partiach lewicy, które wymieniać, albo gubią, albo tracą swój populizm takiej akademickiej lewicowości, ale z całą pewnością gdzieś między tym nadmiarem akademickiej lewicowości z jednej strony, a właśnie populizmu z drugiej tkwi jakiś pomysł na to, jak lewica mogłaby się odnaleźć w obecnej sytuacji. Bardzo, bardzo dziękuję, Przemku. Chciałem bardzo wszystkim naszym panelistom, panelistce podziękować, bo nasz czas dobiega końca. Informacja dla Ernsta, że osoby, które komentowały naszą dyskusję na Facebooku, wydaje mi się, że są bliskie twojemu stanowisku klasowemu, bo mniej więcej takich postulatów domagają się od lewicy, więc to chciałem dla porządku to powiedzieć. Chciałem bardzo Państwu serdecznie podziękować za udział. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka na Sejm. Dziękuję. Przemysław Sadura, Renek Kuperus z Holandii. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli zobaczyć się w Polsce, bo jestem przekonany, że w tej naszej rozmowie tematu nie wyczerpaliśmy i podejrzewam, że w najbliższym czasie raczej neoliberalizm do końca nie upadnie, a i kryzys socjaldemokracji się nie skończy, więc myślę, że będziemy mieli jeszcze okazję się spotkać i mam nadzieję, że tę okazję będziemy mogli wykorzystać wspólnie z Fundacją imienia Friedricha Eberta i chciałem bardzo podziękować Ernstowi Hillebrandowi za umożliwienie odbycia tego spotkania i także za udział w roli prelegenta. Tymczasem chciałem także zaprosić wszystkich naszych widzów na kolejne spotkania. Już 5 października będziemy rozmawiać o podatkach, ważnym temacie z perspektywy lewicy, temacie, który wrócił teraz także w czasach koronawirusa do debaty publicznej, podatkach w wymiarze globalnym. I będziemy rozmawiać i z polskimi naukowcami, którzy przedstawiają międzynarodowej opinii publicznej ważne raporty na ten temat i także z uczestnikami z Niemiec, także już teraz serdecznie zapraszam. A tymczasem jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję za to, że spędzili z nami to dzisiejsze popołudnie i wieczór i życzę oczywiście wszystkim miłego wieczoru. Do zobaczenia i do usłyszenia. Do zobaczenia.